witajcie na moim kanale. Dzisiaj miał być taki materiał podsumowujący rok. Ja nagrałem go wczoraj na zewnątrz, ale no niestety coś tam uciekało z głosem. Nie wiem, może mi się coś telefon psuje, może coś innego. Niemniej jednak chciałbym podsumować rok, a przy okazji trochę wam pokazać sprzętu i omówić, żeby nie było za nudno. Ale zanim to zrobię, to chciałem podziękować Patrykowi, ponieważ wczoraj przysłał do mnie prezent pod choinkę. Bardzo dziękuję, Patryku. Jest to przybornik na przyprawy, który Patryk będzie wykonuje. Także jeżeli ktoś życzy sobie taki przybornik w skórce do plecaka, to ja oczywiście polecam Patryka. Patryk, przypomnę, to jest człowiek, który robił wszystkie paucze z kolekcji Outrider, robi pochwy do noży piękne i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, Patryk, dziękuję. Włożę sobie pod choinkę. Wczoraj też chciałem wam zaproponować i zaprezentować kurtkę Fjällrävena. I też się nagrał materiał, ale no niestety. Kupiłem ostatnią kurtkę na Allegro, poprzez Allegro. Kurtkę z membraną Hydratic. Dzisiaj ją testowałem na ponad dwugodzinnym deszczu. Schnie właśnie. I też podejrzewam, że za chwil kilka przedstawię Państwu ten produkt. Kurtka jest już niestety niedostępna w Polsce. Dostałem ją ostatnią. Kurtka jest z 2019 roku. I była nowa, po prostu w sklepie. Kurtka, która kosztowała przez połowę, jeżeli chodzi o ceny kurtek Fjällrävena. Ale dzisiaj będzie odcinek podsumowujący i odcinek o kuchni Outridera. Więc zanim przejdziemy do tego sprzętu, czyli tego, co was najbardziej cieszy na moich filmach, to chciałem podsumować kończący się już 2023 rok. Bardzo dziękuję przede wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji 9. spotkania Leśnych Ludzi, ponieważ uważam, że to był nasz wspólny wielki sukces, że udało się zorganizować nieodpłatne spotkanie z wyżywieniem, z noclegiem dla w pewnym momencie ponad 80 osób, więc bardzo, 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 bardzo mi miło. Bardzo cieszę się, że tak licznie przybyły rodziny z dziećmi, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie dzieci głównie siedzą i oglądają YouTube albo grają na komputerach. No, jest niewielu nauczycieli, nie mamy takiego systemu edukacji, na przykład jak w Skandynawii. Jest niewielu nauczycieli, którzy dzieci biorą na zewnątrz i edukują ich w przyrodzie. Ja znam osobiście kilku, między innymi Asię, pozdrawiam cię, Asieńko, żonę Szymka z Łodzi, gdzie Asia rzeczywiście uczy dzieci w przyrodzie i uczy dzieci przyrody. Podam wam prosty przykład. Wycieczka szkolna w szkole średniej. Nieważne kto, nauczyciel proponuje, zabiorę dzieci w góry. Oczywiście stos pozwoleń, papierków, bo dzieci nie są pełnoletnie. Na wycieczkę nie trzeba się składać. Trzeba zapłacić sobie za przejazd. Przejazd kosztuje z miejscowości X do miejscowości Y 5 zł polskich. Na klasę, która ma 20 parę osób, na wycieczkę przychodzi 4 osoby. Przykład numer 2, ta sama klasa, wycieczka do galerii handlowej, jadą wszyscy. No tak to wygląda niestety. Ale tak jak mówię, no to jest wina nasza, jako rodziców, nasza jako dziadków, że nie potrafimy edukować, że nie potrafimy dbać, że nie potrafimy przekazywać tego, co najważniejsze, tego, co najistotniejsze, a być może nie mamy
zbyt wielu bodźców i motywatorów do tego, żeby to robić. Także tutaj bije się w pierś i myślę, że Państwo także, jeżeli przeanalizujecie, przynajmniej co po niektórzy, że jednak jest to naszą winą, a nie winą naszych dzieci. Bardzo dziękuję moim przyjaciołom, którzy zechcieli poświęcić swój czas i przygotować naprawdę bardzo merytoryczne warsztaty podczas 9. spotkania Leśnych Ludzi. Wszystkim moim przyjaciołom. Począwszy od Wojtka, który jest naszym kucharzem zawsze. Wojtka, który jest ze mną od 10 lat i Wojtka, który włożył w ten kanał więcej pracy niż ja. Jest to skromny człowiek, którego czasami nie ma, nawet jak jest. No ale tak jak mówię, tutaj jest to sprawa tylko i wyłącznie indywidualna Wojtka. Chciałem podziękować Sebastianowi, Michałowi, Szymonowi, Emilowi, Maćkowi, Radkowi, ponieważ te warsztaty, które przygotowaliście, panowie, były warsztatami, które przede wszystkim spowodowały to, że te rodziny z dziećmi, które przyjechały, miały czas dla siebie, miały czas porozmawiać z innymi uczestnikami, ale też zajęły na tyle dzieci, że z feedbacku, z informacji zwrotnej, którą otrzymałem od Państwa w postaci mailowej, wynika, że wybieracie się na kolejne spotkanie, które ja nie wiem, czy zdołam zorganizować. Bardzo dziękuję sponsorom raz jeszcze, firmie Sertop z Tychów i firmie Janso z Wadowic za umożliwienie nam zrobienia nieodpłatnego spotkania, nie angażując w to urzędów, nie angażując w to włodarzy, nie angażując w to centrów kultury, nie szukając środków i nie chodząc po firmach. Po prostu te firmy zapewniły nam i Państwu, mam nadzieję, bardzo miłe i dobre spotkanie. Co jeszcze się zdarzyło takiego dobrego w tym roku? Początkiem roku, w pierwszym kwartale, poznałem Agę, Tomka i Jasia. To było bardzo miłe dla mnie, że tak mnie ktoś docenił i że Jasiu potrafił się tak zajawić życiem na łonie natury, czyli życiem na zewnątrz. Kochani, bez Facebooka, bez TikToka, bez Instagrama jest nas coraz więcej. Oczywiście jedne osoby przychodzą, inne odchodzą. Więcej osób przychodzi niż odchodzi, ale jest nas coraz więcej. Nie używając tych wszystkich nowoczesności, wiemy, że to jest Tomek, to jest Michał, to jest Sebastian, a nie User 890 i User 725 i on napisał, że coś tam i mamy skłębiony mózg i musimy się zastanawiać, przepraszam bardzo, co odpisać, co odpowiedzieć. Także tyle gwoli podsumowania roku. Jestem dumny z tego, że zostałem zauważony przez firmę Falkniven i zostałem twarzą Falknivena w Polsce. Uważam, że to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Także dziękuję tutaj panu Przemkowi. Bardzo cieszę się, że udało się wprowadzić na polski rynek noże Bark River Knife. I tutaj podziękowania dla pana Daniela ze sklepu łuska.pl. Dziękuję także naszym partnerom, którzy wspomogli nas w organizowaniu tej imprezy, dając wam wspaniałe gifty, czyli firmie Workshop z Szanowa. Dostaliście od nich rękawice Mechanixa, dostaliście naszywki, dostaliście trangie, dostaliście
naczynia strangi firmie Artemix za możliwość pokazania praktycznie każdego modelu noża Falkniven, żebyście mogli go potrzymać w ręku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Firmie Łuska, która także była partnerem naszego wydarzenia. Nie mogę tutaj zapomnieć o osobach, które ze strony medialnej oprawiały to wydarzenie, czyli Darku Survival Kettle, który robił plakat, i Andrzeju Szokorku, który oprawiał to w formie początku i końca materiału i naprawdę miał z tym dużo pracy, bo przerabiał, bo pojawiali się nowi ludzie, którzy chcieli być partnerami, później nie chcieli być partnerami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludziom nie dogodzisz, jak wiesz. Także Andrzej miał trochę pracy. Bardzo ci, Andrzeju, po raz kolejny dziękuję, że wspomogłeś naszą, moją inicjatywę. Film będzie długi, bo już widzę, że jest 11 minut. Także chyba tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie roku na moim kanale. Bardzo oczywiście dziękuję Państwu subskrybentom, że jest nas coraz więcej. Aczkolwiek nie proszę ani o to, żeby tu nacisnąć, ani o to, żeby tam nacisnąć i tak dalej. Macie ochotę, zostańcie ze mną. Nie macie ochoty, bardzo miło było mi Was gościć. Mam nadzieję, że materiały, które dla Państwa robię, są na tyle miłe uchu i oku, że będzie nas coraz więcej w nadchodzącym 2024 roku. No a teraz wracając do kuchni Outridera, robiłem wiele materiałów na temat sprzętów kuchennych. Ja nie będę powtarzał się i pokazywał Państwu wszystkiego. Skupię się na takich rzeczach, które już są dopracowane i przemyślane. No moją przywarą jest to, że uwielbiam pić kawę i zawsze gdzieś ta kawiarka ze mną jest, bo po prostu lubię pić kawę z tej kawiarki. Do tego stopnia, że specjalnie pod to zaopatrzyłem się w jakiegoś paucza, w którym przenoszę tę kawiarkę. I to jest, powiedzmy, moja przywara, bo te dwie rzeczy zajmują mi dość sporo miejsca, jak widać, nie? Chociaż to jest na tyle uniwersalne, że wiecie. Kupilkę mam już 7 rok. Tak się starzeje, pokazywałem niejednokrotnie. Moim zdaniem jest to produkt bardzo, ale to bardzo godny polecenia, klimatyczny. Używam go na co dzień w domu. Używam go będąc na łonie natury na zewnątrz. I naprawdę możecie mi wierzyć bądź nie, ale ci, którzy mnie znają i bywają u mnie w domu, wiedzą, że tylko z kupilki piję kawę. Także kupilkę jak najbardziej mogę polecić. Po tylu latach okazuje się, że to był naprawdę dobry wybór i dobry zakup. I zamortyzowała się, bo wtedy jeszcze kosztowała chyba 80 zł, z tego co pamiętam. Szanowni Państwo, są kuchenki, które możemy zrobić samodzielnie, na przykład używając tego typu puszki. Są kociołki, które również możemy zrobić samodzielnie, używając tego typu puszki. Oczywiście tutaj abstrahując od tego, że ktoś zaraz napisze w komentarzu, że to jest aluminium, że szkodzi na zęby, że jeszcze tam Alzheimer. Co ja mówiłem? Bo ja jestem z tego pokolenia, które jadło z aluminiowych naczyń i jadło aluminiowymi sztućcami. Natomiast nie zmienia to faktu, że z tego typu pojemnika, który możecie znaleźć wszędzie, tak naprawdę, bo śmieci jest mnóstwo, możecie mieć różne zastosowania. Zarówno robiąc kuchenkę, jak i robiąc kociołek, kubek. No i jest to świetna rzecz do przechowywania różnych różności, ponieważ jest zakręcana, jest szczelna. Ja zbieram takie kubeczki, kupuję nawet czasami specjalnie, celowo kawę, jak mi brakuje, właśnie w jakichś puszkach. Lawaca ma bardzo dobre puszki, ale Lawaca ma puszki tego typu. One nie są w pełni szczelne, natomiast Illy, chociaż nie jest to jakaś kawa górnych lotów, ma właśnie puszeczki
zakręcane i są naprawdę trwałe. Także to też polecam. Produkt jest przemyślany. Kawa nie jest zbyt dobra, ale polecam. Wracając do kuchenek, tutaj możemy się zastanawiać nad faktem, ile na przykład mieć tego typu kartuszy gazowych w domu. Nie? Nie mówię tutaj o wypadku wojny w żaden sposób, tylko mówię tutaj o zwykłym zabezpieczeniu swojej rodziny przed nagłym, na przykład nagłą awarią sieci gazowej. W Wadowicach ostatnio była taka sytuacja, że była awaria sieci gazowej i po prostu tego typu rzeczy uważam, że zdają egzamin. Tak samo jak zdaje egzamin taka ludlampa czy palnik. Niekoniecznie do zastosowań sensu stricte, żeby coś roztopić i połączyć ze sobą, bo od tego on jest, ale jest to doskonała rzecz na przykład do suszenia ścian. Jak ktoś wspina się, uprawia tak zwany climbing, bo tak to się po nowoczesnemu nazywa, po angielsku. Ja to nazywam jeszcze, że ktoś się wspina, to świetnie pod palce można wysuszyć sobie, żeby się złapać. Oczywiście nie polecam takiej metody uprawiania sportu, bo jest niebezpieczna. Także. Natomiast też jest to bardzo dobra rzecz, uważam, do rozpalenia ogniska. Takiego zwykłego ogniska. Po prostu spieszy wam się. Minus zajmuje dużo miejsca i jest w miarę ciężkie. Tutaj, jeżeli chodzi o zastosowanie kuchenek gazowych, ja używałem przeróżnych kuchenek gazowych. Zostałem przy kuchence gazowej typu, to się chyba nazywa Spider. A ja to nazywam po prostu kuchenka, którą można sobie rozłożyć i ma bardzo fajne podpory. Jest to Kowea jakaś. Nie wiem, czy to jest koreańska, chińska, nie wiem. W każdym razie tego typu kuchenka. I oczywiście ja ją przenoszę sobie z kartuszem. Tu mam kartusz, to jest chyba zimówka MSR-a, chociaż pewny nie jestem. Natomiast i też mam taką nakładkę, bo czasami właśnie w domowym zaciszu, jak brakuje gazu, to sobie mogę zagotować spokojnie wodę na kawę, na przykład. Plusy takiej kuchenki są takie, że przede wszystkim ma dużą moc grzewczą, ponieważ tam 3500 chyba kW. Minusy, no to minus jest oczywisty. To zajmuje bardzo dużo miejsca, moim zdaniem. To jest setka. No jakbyście chcieli wziąć na dłuższą jakąś tam trasę, 200, 500, 400, to trochę miejsca to zajmuje. No ja to przenoszę sobie po prostu w jednym woreczku. I takie rozwiązanie generalnie stosuję latem. Ponieważ zimą gaz dla mnie no jest niewystarczający, dlatego że raz, że dość dużo się go zużywa, a druga sprawa, że inaczej się rozpręża. Jasne, bądźmy obiektywni i mówmy prawdę, że nie będziemy chodzili w góry powyżej 4000 metrów, przynajmniej większość z nas. Natomiast bywają temperatury w Beskidzie poniżej 15 stopni, gdzie się idzie po górach i rzeczywiście ten gaz potrafi spłatać figla. Trzeba go ogrzewać w rękach, w kurtce i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest oczywiście dla ludzi, wszystko jest do zrobienia. Nie? Dlatego też w pewnym okresie mojego życia przerzuciłem się na paliwa stałe. To są kostki S-bitowe 27 gramów.
Ja uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie do przygrzania sobie posiłku. Jak wiecie, ja jestem zwolennikiem i miłośnikiem wekowania różnych rzeczy. Czyli zostaje mi z obiadu, wekuję sobie to do słoika, ten słoik wkładam do grubej, wełnianej skarpety i po prostu niosę sobie na biwak, na przykład dwudniowy, i nie muszę tracić czasu na gotowanie. Dlaczego mówię tracić czasu? Bo jak zapewne wiecie, jak głównie chodzę, poruszam się w terenie górzystym, więc staram się jak najwięcej zobaczyć, na tyle, na ile mogę, i staram się przejść na tyle, na ile mi zdrowie pozwala. Też nie jestem tutaj maratończykiem, ani jakimś hiper supermanem, żeby robić po 100 km 24 godziny i tak dalej, i tak dalej. Chociaż zdarzyło mi się nie dalej niż 3 lata temu przejść Mały Szlak Beskidzki 160 km w 4 dni. Ale tak jak mówię, jest to dla mnie wyzwanie, PESEL robi swoje. No tutaj jest kolejna rzecz, to są grzybki, nie? Ja zebrałem w tym roku ponad 200 kg grzybów i sobie po prostu je założyłem i mam w słoikach, nie? Więc to, co nam daje las, to są dary lasu, po prostu Shinrin Yoku. To jest jedna z podstawowych zasad uprawiania Shinrin Yoku. Korzystaj z darów lasu. Poza oczywiście kąpielami leśnymi, które także, jest to dosłowne tłumaczenie, Shinrin Yoku to są kąpiele leśne. Korzystaj z darów, które daje ci natura, przyroda. To też jest paliwo stałe. To jest paliwo Darka Survival Kettla. Ja sobie go zacząłem przenosić w takich tubach, znaczy w takiej tubie, mam jedną, bo kupiłem kiedyś zapalniczkę Primusa i mam po prostu, także mi się mieszczą dwie tubki tutaj tego paliwa. Jak skończyło mi się paliwo, no bo znowu będzie komentarz pod filmem, a opowiadasz głupoty, bo paliwo się może skończyć. No wszystko zależy, jakiej używasz kuchenki, mój drogi, moja droga, albo moja droga, mój drogi. Jak skończyć się paliwo, ja zawsze biorę ze sobą świeczkę. To są świeczki z Ciucholandu, które można było kupić po 10 groszy. Kupiłem ich bardzo sporą ilość, już mi się kończą. Muszę kiedyś przypolować na takie świeczki. Robisz taki odcinek świeczki, zawijasz tę świeczkę w papier toaletowy bądź chusteczkę higieniczną i też masz paliwo stałe. To też musisz o tym wiedzieć. Poza tym, używając kuchenek, które są dostępne na rynku na chwilę obecną, masz dowolność, mój drogi, moja droga, w doborze paliwa, ponieważ są kuchenki na paliwo, na przykład, które znajdziesz pod nogami, nie? Możesz sobie taką kuchenkę zapalić. Ja tego nie robię z bardzo prostego powodu. Dla mnie to jest mało efektywne. Dlaczego jest to dla mnie mało efektywne? Ponieważ jest za duży ogień. Ja nie robię wszystkich potraw po to, żeby je spalić. Dla mnie podstawowym narzędziem w kuchni jest patelnia. I kubek. To są dla mnie dwa podstawowe narzędzia. To jest moja patelnia. Bądź też trangia z pokrywką, ale bardziej wolę tę, ponieważ jest głębsza. To jest menażka szwedzkiej armii wykonana z blachy stalowej. Nie szwedzkiej, holenderskiej, bardzo przepraszam za przejęzyczenie. I używam takich zestawów, których mam kilka. To jest akurat zestaw, którego ostatnio używam najczęściej. Manierka stalowa i oczywiście zestaw do gotowania, który jeszcze będzie mi dzisiaj potrzebny w prezentacji, czyli kubek Armii Stanów Zjednoczonych z blachy stalowej i podstawka również Armii Stanów Zjednoczonych, też stalowa, nie? Tylko że z takiej cienkiej stali. To jest zestaw, którego używam najczęściej.
oczywiście można się pokusić tutaj o inne rozwiązania. Można się pokusić o rozwiązania pod tytułem Miltek MFH, ponieważ mają dedykowane pokrywki. Ta pokrywka zdecydowanie przyspiesza proces gotowania. Doskonale przylega. Ja uważam, tutaj mogę zostać zlinczowany, ale biorę to na klatę, że zestaw MFH, jest bardzo dobrym zestawem, jeżeli chodzi o dopasowanie i gotowanie, ponieważ o co chodzi w tym całym szpasie? Żeby miejsce, które jest tutaj, miało prześwit, no bo tutaj wiadomo, z tej strony ten prześwit jest. Tutaj stawiamy czy paliwo stałe, czy stawiamy to na żarze ogniska i wtedy mamy świetną rzecz. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kubek właśnie MFH, za co mogę być zlinczowany, ta pokrywka zamyka się szczelnie. Dzięki temu w tym kubku jestem w stanie upiec dla jednej osoby, no bo to tutaj nie mówmy o całej rodzinie, ale dla jednej osoby, kładąc go w ten sposób i podpierając tutaj szpilką od namiotu, okładając żarem, jestem w stanie upiec sobie bułkę na przykład, będąc w lesie, bo to jest dość szczelne. Czego nie można powiedzieć na przykład o tym produkcie, czyli o produkcie Pathfindera słynnego, który jest zrobiony z firmą Helicon Tex. Raz, że ma dziurki do odcedzenia. Tutaj ta pokrywka tych dziurek nie posiada. Druga sprawa, że jest zdecydowanie lepiej wykonany niż MFH czy Miltek. Tu musielibyśmy czymś tą pokrywę sobie przymocować, nie? Niemniej jednak uważam, że jest to dobry jakościowo kubek. Nie bardzo dobry, ale dobry jakościowo kubek. Miewam lepsze. Wzorowany na kubkach Armii Stanów Zjednoczonych. Czy ta pokrywka jest potrzebna? Tak. Powiem więcej. Ta pokrywka pasuje do kubka Armii Stanów Zjednoczonych, jak widać. Oryginalnego kubka Armii Stanów Zjednoczonych. Więc biorąc sobie dwa takie zestawy, mamy jedną pokrywkę, która już tutaj w jakiś sposób nam zabezpiecza byt na łonie natury, abyśmy mogli ten proces gotowania przyspieszyć. Mając dwa takie zestawy, mamy dwie podkładki do gotowania i tak dalej, dwie manierki. Ja, tak jak mówię, zawsze moim zapasem wody są 3 litry wody na jeden dzień wędrówki dla mnie i dla psa. 3 litry wody. I o tym mówiłem wam wielokrotnie i to jest po prostu odgrzewanie kotletów. Pokazywanie wam znowu tego samego sprzętu. Natomiast chcę, po co to robię? Ponieważ chcę wam podkreślić, że ten sprzęt najlepiej mi się po prostu sprawdza i najczęściej go używam. Dlatego po raz już chyba 5. albo 6. na moim kanale jest prezentowany ten sam dokładnie sprzęt, ponieważ chcę, abyście wiedzieli, co mi się naprawdę realnie sprawdza. Tutaj mam jeszcze rzecz nieprzetestowaną, czyli kociołek Morsa Kochańskiego. No i tutaj jest sytuacja taka, że oczywiście, no jeżeli więcej osób, no to można go tam użyć i tak dalej, i tak dalej. Jest kompatybilny z miską od Snowpeaka na przykład. Wewnątrz mieści się poza podkładką do gotowania na parze kubek tytanowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także
Ale to pozwólcie, że się będę wypowiadał o tym, jak to zrobię, jak tego poużywam. Z tego, co już widzę, jest to dla mnie za duże, za ciężkie. Biorąc pod uwagę to, że ja wykorzystuję od iluś tam lat taki zestaw, takie zestawy, tego typu zestawy, to jest dla mnie po prostu powyżej moich oczekiwań. Nie oczekuję aż takiego komfortu, będąc na łonie natury, żebym musiał używać takiego sprzętu. Niemniej jednak oczywiście przetestuję go i będę go używał, bo chcę Wam o nim opowiedzieć. No i teraz dojdziemy do rzeczy kolejnej. Przechowywanie wody, no to tutaj w tym można ugotować, w tym nie bardzo, to jest SIK. To jest Clean Canteen, bardzo fajna butelka, ja w niej noszę na przykład teraz mleko do kawy, nie? Bo jestem zboczony, jeżeli chodzi o kawę. No ale przystąpmy wreszcie do tych kuchenek. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, kuchenki możemy zrobić z puszek. Możemy zrobić sobie też taką fajną rzecz, jak kupić podgrzewacz armii szwajcarskiej napełniony żelem, ale jak ten żel nam się skończy, to możemy kupić żel i do niego wlać, ale też możemy sobie włożyć cegłę szamotową i wlać denaturat. On tutaj ma taki bardzo sprytny kołnierz chroniący przed wiatrem i mamy bardzo fajną kuchenkę. Jeżeli wlejemy bioetanol, to jeszcze lepiej działa, nie? A jeżeli mamy żel, no to już jest zupełnie petarda, bo ona jest zakręcana, szczelna i ta kuchenka tylko czeka na odpalenie i na Bardzo dobrym wyjściem jest kuchenka Trangia, ale tutaj macie alternatywę dla Trangi, to Wam właśnie chciałem pokazać. Jest to kuchenka jakaś tam, którą kupiłem na Allegro za 40 parę złotych. Niby, że to jest titanium, ale to jest takie, że to stało koło titanium, nie? To jest sprawdzona, bardzo dobra kuchenka. Bardzo dobra. Dlaczego jest bardzo dobra? Przede wszystkim dlatego, że ma regulację płomienia. To nie musi być Trangia, to może być S-Bit, to może być cokolwiek innego. Trangia jest mosiężna, używana za najlepszą na świecie z tego powodu, że ma dostęp do części zapasowych, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, dlatego że jest szczelna, czyli możemy w niej od bidy przenosić paliwo. Tak samo szczelna jest ta tonka stalowa, też w niej możemy przenosić paliwo, ale chyba z tego co wiem nie ma tego dingsa, który może spowolnić nam proces gotowania. To, o czym mówiłem w przypadku używania kuchenek na paliwo, wszystko, co mamy pod nogami. Trangia ma jeden plus i jeden minus. To, że jest mosiężna, o wadze nie rozmawiajmy. Waży 110 gramów, ale waga nie jest tutaj priorytetem. Priorytetem jest to, że ona ma knot bawełniany wewnątrz, i zalecane do palenia w Trangi jest właśnie paliwo pod tytułem denaturat, które naprawdę ten denaturat schodzi coraz bardziej na psy i w ogóle się nie pali. Ja palę takim paliwem do biokominków w Trangi, czyli do zalecane jest paliwo na bazie bioetanolu. Tutaj ta kuchenka możemy palić denaturatem, nie proponuję. Czystym denaturatem, czyli białym, nie proponuję. Ale tutaj nie zapalicie ropą, benzyną ekstrakcyjną, czyli rozpuszczalnikiem. Tutaj zapalicie wszystkim. Waga 50 gramów. Za moment będę sobie robił kawę, bo chcę Wam złożyć życzenia świąteczne, to pokażę jak działa. Więc porównując to z tym, tutaj jest wyższa ta kuchenka.
ale wiem, że są niższe, bo Tomek ma niższą. Jak sobie oprzemy, to moja kuchenka jest wyższa, jak widać. Szanowni Państwo, plus tej kuchenki jest taki, że możemy zapalić w niej każdym jednym paliwem. Wachą, znaczy benzyną, ropą. Czyli taka kuchenka na trudne czasy, można powiedzieć. Jak ktoś się tam na wojnę wybiera, to se może zrobić. Oczywiście zarówno jedną, jak i drugą kuchenkę możemy zrobić samodzielnie. Bo możemy wykonać na przykład taki podgrzewacz z podłużnej puszki i ułożyć sobie knot do lampy naftowej i nasączyć go paliwem. Na przykład z okrągłej tak samo. Możemy zrobić świecę Bady Barnard, czyli włożyć tam papier i wosk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są takie rozwiązania, które są gotowe, nie są wcale drogie, bo trangia chyba w tej chwili kosztuje około 70 albo 80 zł, a to udało mi się kupić za 45 zł. To jest połowę lżejsze, to 50 gramów waży. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja. No i tyle. Przepraszam Was, że pokazałem ponownie ten sprzęt kuchenny, którego używam, ale nie sposób jest mówić o pewnych rzeczach, nie wiedząc, o czym się mówi. Wiem o tym, że czegoś nie użyłem, że dopiero tego użyję i nie będę mówił, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, ale to czego używam na co dzień i wiem, że jest dobre, no to chcę Wam przekazać, że jednak się to sprawdziło przez te wszystkie lata. Nie? Szanowni Państwo, reasumując plusy i minusy tych dwóch kuchenek, trangia do pewnego wieku jest kuchenką szczelną, czyli innymi słowy, jeżeli zagotujesz na niej coś i zgasisz, ona musi ostygnąć. Podczas procesu stygnięcia oczywiście wietrzeje ci alkohol. Później ją zakręcasz i masz bardzo fajną, szczelną kuchenkę, która jest moim zdaniem jedną z najlepszych kuchenek alkoholowych na bazie bioetanolu na świecie. Trangia, Tatonka, Esbit. Natomiast Trangia to jest taki wyznacznik dobrej jakości. Przy okazji ceny nie są wcale niższe czy wyższe. Trangia ma knot i nie zapalisz tam wszystkim. Tutaj zapalisz wszystkim. Tutaj jak skończysz palić, to możesz wlać sobie resztę paliwa, które ci zostało, do butelki, z której korzystałeś. No i to wszystko. Natomiast zasada moja gotowania w takim zestawie, oczywiście to nie będzie żaden test na czas, bo to nie o to chodzi. Nie byłby też miarodajny, bo w domu, no przepraszam bardzo, ale nie można robić takich testów. No. Bo w domu się nie gotuje na takich kuchenkach, tylko na zewnątrz. To jest mój zestaw. O. Czyli butelka do nalewania paliwa, dwa śledzie, podstawka Armii Stanów Zjednoczonych i właśnie jeden z tych dwóch palników. Zapalamy. I teraz pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz. Popatrzcie, jak ta kuchenka zaraz się nam rozpali, ponieważ ona teraz się pali. O, widzicie? Fajnie, nie? Tak się nam pali ta kuchenka. No i teraz postawimy sobie kawę w kawiarce, a ja złożę Wam
życzenia, ponieważ chciałbym zakończyć właśnie ten rok złożeniem życzeń Państwu. Jak wiecie, zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego. Z tej okazji życzę Wam przede wszystkim dużo miłości, bo ta miłość jest najważniejsza w życiu. Dużo zdrowia, bo zdrowia nie odkupicie za żadne pieniądze. Dużo szczęścia, ponieważ jak będziecie mieli miłość, to ta miłość zapracuje na wasze szczęście. Życzę wam tego, abyście mogli poczuć w sobie dziecko, bo te święta bez dzieci są słabe. Żebyście się nigdy nie czuli samotnie. Życzę wam wielu przyjaciół, wiele osób, które będą chciały z wami przebywać, będą chciały przebywać w waszym towarzystwie. Życzę wam, abyście nie wyzbyli się polskiej tradycji, bo jest najpiękniejsza, a zwłaszcza ta, która wiąże się z tymi świętami. Życzę wam, abyście nie wyzbyli się polskiej tradycyjnej gościnności, ponieważ ta gościnność cechuje Polaków i ta gościnność jest częścią naszych tradycji. Zostańcie w duchu wesołych świąt, moi drodzy.